Polonii. Wtorek, 12.15. Nie, 13. 13.15. Wyszedłem sobie teraz ze stacji i poszedłem do starówki zobaczyć, jak długo będę szedł. No, jestem już blisko. Tu jest jedna z tych uliczek, co prowadzą na starówkę, tam do tych dwóch wież. No i spokojnie spacerkiem z Via Pacinotti doszedłem tutaj 40 minut. W tempie spacerkowym. Także jest dobrze. Myślę, że spoko. Całkiem dobry czas. Myślałem, że będzie dłużej, bo jest dosyć daleko. O, takie są światła we Włoszech dla pieszych. Pieszy ma tu czerwone, żółte i zielone. Jak samochody. Tak chytrze zrobili. Teraz się zielony bryka, a tutaj się zielony się bryka. Zmienia się do żółty. Zgeniamy. Dotarłem na ulicę Massarenti. O, tutaj w prawo jest. A tu w lewo jest San Vitale, ta druga droga, co prowadzi do centrum. Co podobno jest taka niefajna, bo tam jest dużo Arabów, jest brudno i w ogóle. A to jest jedna z takich głównych ulic, gdzie się chodzi. I się dowiedziałem, że właściwie to niefajnie to wygląda, że powinno być lepiej i że to jest taką ujmą dla miasta, bo tutaj niby takie często uczęszczane miejsce, a jest trochę zaniedbane. A ja idę teraz poszukać, gdzie mogę kupić kartę do telefonu, żeby sobie spokojnie dzwonić, także na włoskie numery. Już wiem, że mam się pytać o kartę VINT. I tuż koło tego fajnego hotelu gdzieś zatrzymaliśmy. Dalej stoi. I ktoś się zaparkował na tym niby parkingu. Także myślę, że już niedaleko, gdzieś tam naprzeciwko ten budynku restauracji Wolfa będzie taki sklep, gdzie mogę podobno kupić sobie kartę telefonu. To znowu ja. A wiecie, jak wygląda włoska ścieżka rowerowa? A tak wygląda. Tu jest Wolf, tu jest ten sklep, a tu jest moja karta. Carrefour. A tu takie cerki na drodze. Odpowiednik polskiego PKS-u. Tylko trzeba będzie przejść. Tak, stoję się do skrzyżowania i czekam, bo dużo świateł jest. Ale już prawie, jeszcze tylko jedne. O, tutaj, tu, już tu, to tu. Tak wygląda ten włoski PKS od środka. No, co tu dużo gadać, no Włochy po prostu. O, a tu jest ten timer, zobaczę, gdzie trzeba się ustawić, żeby kupić bilety. Ale to wygląda, ojej. Szybko przejrzałem, jak to działa. Jest sobie taki numer, jak się go wyrywa z automatu. Tak wygląda. Z tego automatu, tu się wyświetla, który jest nas w kolejce i która kasa i wtedy się podchodzi. I ludzie tutaj po prostu czekają na swoją kolej. Także będzie trochę stanie, ale pewnie warto. Wiecie, co to jest? To jest właśnie miesięczna karta do autobusu ze strefy miejskiej w Polonii. No, czekałem w kolejce, ale pogadałem z panem, myślałem, że mówi po angielsku, jednak nie mówił. A mimo to dogadaliśmy się, że mogę jeszcze spróbować kupić ten bilet, żeby tyle nie czekać. Kupić go w takim kiosku, który był obok. No to poszedłem, tam oczywiście też, tam już w ogóle nie mówi po angielsku, ani słowa. Wydawało się, że kurczę, jak te słowa są takie podobne, typu abonament czy personalny, no to będzie wiadomo. Ale nie, musiałem jednak poprosić to po włosku. No i mam taką kartę, jest ważna do końca miesiąca. Mogę sobie jeździć, tylko muszę mieć dowód tożsamości, bo mam poniżej 27 lat, mam 21
I w związku z tym dostałem tańszy bilet. Tylko muszę mieć przy sobie dowód, żeby poświadczyć, że rzeczywiście nie mam jeszcze 27. Tak wygląda sobie rozkład jazdy. A ja już sprawdziłem, bilet działa, trzeba go przyłożyć do kasownika. Nie wkładać, przyłożyć, akurat mi się tylko przykłada. I mówi mi, że miłe podróże, mogę wsiadać. A teraz czekam na zewnątrz autobus, co mnie zawiezie na przystanek, na którym już wsiądę do 13, z tej 13, którą się wszędzie dojedzie. Póki co czekam.